Powiedz, Iza, jak tobie podoba się impreza imieninowa Niny Nowak? Bardzo mi się podoba. Czuję się zaszczycona, że jestem zaproszona na imprezę pani Niny. Znamy się już bardzo wiele lat. To jest moja przyjaciółka od wielu, wielu lat. Tak samo Marek Karewicz czy Heniu Kurkiewicz. To są moi znajomi, którzy mnie jeszcze pamiętają, jak ja promowałam Olę. Jeszcze jak promowałam Olę, jak ją woziłam na festiwale. Dzisiaj o tym mi zresztą przypomnieli, jaką mam wdzięczność za tą moją pracę i w ogóle. I za moje poświęcenie i w ogóle za to, co zrobiłam. Pani Nina jest wspaniałą kobietą, jest w ogóle niezwykła. To jest człowiek ponadczasowy, barwny, przepiękny. Znamy się już wiele lat, znam również jej męża. Czasami spotykamy się w kasynie. Chciałam zauważyć, że czasami na jakichś tam imprezach, jak chodzimy. A jak tobie podobają się właśnie kreacje znanej polskiej projektantki właśnie tejże Niny Nowak? Bardzo mi się podobają jej kreacje, dlatego że jest kolorowa, barwna. Poza tym jest kobietą niezwykle piękną, zawsze pięknie wymalowaną i barwną. I to jest tak miły człowiek. Znamy się już naprawdę bardzo wiele lat i bardzo ją respektuję. Czyli fajnie bawisz się na dzisiejszej imprezie Niny Nowak. Tak, bawię się, raczej rozmawiam, bo jest koncert bardzo ładny, Heniu Kurkiewicz gra, pianista i ze zespołem, dawny właściciel restauracji Tygmont. Oczywiście rozmawiamy sobie tutaj, wspominamy stare czasy. To są moi przyjaciele, to są ludzie w moim wieku. A powiedz, mamy tutaj kilkadziesiąt osób, tak około 60 osób, jak na razie, jak na początek. Jak tobie smakują potrawy przyrządzone właśnie przez pracowników Niny Nowak i jej małżonka? Znajdujemy się właśnie w ich hotelu. Opowiedz właśnie o tym miejscu. Co to jest za miejsce? Ja chciałam powiedzieć, że ja kiedyś w tym hotelu byłam, jak przyjechałam do Warszawy. Zaprosił mnie właśnie mąż pani Niny. To jest hotel Twardowski, a karczma, restauracja nazywa się Rzym. Pani robią bardzo dobre jedzenie, takie domowe, świąteczne jedzenie. W ogóle są te posiłki są przygotowywane tak pieczołowicie i po staropolsku. I bardzo dobrze się tutaj czułam.